Jesteśmy tutaj z Państwem, żeby porozmawiać o hejcie, porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach i przekazać Państwu bardzo ważną informację. Trzecia droga tak naprawdę to jest propozycja większego dobra. Nie chcielibyśmy, aby w przyszłości polityka wyglądała dokładnie w taki sposób, żeby polityka była nacechowana energią, tą negatywną, emocjami tymi negatywnymi i hejtem. Chciałbym tutaj odnieść się do wczorajszej wypowiedzi Anny Zalewskiej, która bezpośrednio ugodziła w naszą liderkę numer jeden, ale chciałbym również porozmawiać o tym, czego rzeczywiście oczekują Polacy. Polacy mają dość hejtu. Polacy chcą kampanii, w której jasno powiemy, jak chcemy, żeby Opolszczyzna i Dolny Śląsk wyglądała. Polacy oczekują od nas, żebyśmy przekazywali te sprawy stąd, z Opola, z Wrocławia, z mniejszych miejscowości, z mniejszych wiosek, tam do góry. Chcą od nas, abyśmy reprezentowali i mówili ich głosem w Parlamencie Europejskim. Dlatego tutaj jesteśmy. Polska 2050 razem z PSL-em jest tutaj dla ludzi. Jest tutaj po to, żeby ludzi słuchać, ale słuchać ze zrozumieniem i to zrozumienie przekazywać do góry. Dlatego ważnym jest, abyście Państwo dostrzegli różnicę pomiędzy ludźmi, którzy chcą faktycznie coś robić, a pomiędzy ludźmi, którzy chcą prowadzić tą kampanię nienawiści. Bo jakże inaczej można powiedzieć o posłance pani Zalewskiej, która głosowała za Komisją Europejską, która tak bardzo popiera Zielony Ład, mówiąc jednocześnie, że ten Zielony Ład jest niekorzystny i niedobry w 100%. To jest hipokryzja i to jest okłamywanie ludzi. Jesteśmy tutaj pod siedzibą NIK-u, żeby przypomnieć pani poseł Zalewskiej raport z 2019 roku, kiedy była jeszcze ministrem edukacji. Raport, który tak naprawdę obnażył jej nieudolną reformę edukacji, za którą zapłaciły polskie dzieci, za które zapłacili polscy samorządowcy, za które zapłacili nauczyciele i rodzice. I to była miara skuteczności pani poseł Zalewskiej, więc jeżeli pani europosłanka Zalewska chce komukolwiek cokolwiek wypominać, to niech przypomni sobie o jej skuteczności, gdy tutaj w Polsce zajmowała się edukacją. Jeżeli chodzi o województwo opolskie, to była jedną z tych osób, która była za odbieraniem naszym dzieciom dostępu do nauki języka niemieckiego, czemu się wszyscy, tu, jak tutaj stoimy, bardzo mocno przeciwialiśmy. Dzisiaj bardzo nośnym hasłem jest Zielony Ład. Wszystkie siły polityczne po prawej stronie mówią, że należy to wrzucić do kosza. Szanowni Państwo, czym jest Zielony Ład? Zielony Ład to nie jest jedna ustawa, jedno rozporządzenie, to jest szereg aktów prawnych. Niektóre są dobre, bo kto by nie chciał żyć w kraju, gdzie jest czyste powietrze, dostęp do czystej wody, zdrowe, ekologiczne żywność, ale są też zapisy odnośnie rolnictwa, które wdrażał komisarz Wojciechowski, bo to on był odpowiedzialny za politykę rolną w Unii Europejskiej. Komisarz Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości. Już nam, ministrowi Siekierskiemu, udało się załatwić kilka spraw. Odejście od odłogowania, co było bardzo, bardzo trudne do spełnienia dla rolników i to kompletnie nieracjonalne. Komisarz Wojciechowski nie potrafił dogadać się z ministrem rolnictwa z PiS-u i oni przyjmowali wszystko jak leci, jeżeli chodzi o niszczenie polskiego rolnictwa. Kolejną rzecz, którą udało nam się zrobić, to dyrektywa, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin. W ten sposób już udało się ulżyć polskim rolnikom, ale to nie tylko Unia Europejska, to nie tylko ten konflikt, brak porozumienia na szczeblu europejskim, to również kolejni ministrowie rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli odpowiedzialni za obecną sytuację polskiej wsi, polskich rolników. Pamiętamy ministra Kowalczyka, który nawoływał do tego, żeby nie sprzedawać zboża i do tego, że nawozy potanieją. Szanowni Państwo, ci ludzie są odpowiedzialni za to, że w momencie, gdy brakowało żywności w Europie czy na świecie, wprowadzali
zapisy, które uderzały w polskiego rolnictwa, rolnika, w polskie rolnictwo. Dlatego tak ważne jest, żeby wybrać ludzi kompetentnych, ludzi, którzy wiedzą, jak prowadzić politykę europejską, bo polityka europejska nie polega na tym, że albo jesteśmy za, albo jesteśmy przeciw, tylko polega na tym, że trzeba dojść do kompromisu, usiąść rozmawiać na forum europejskim z komisarzami, z przedstawicielami komisji, parlamentu i wypracowywać rozwiązania, które są korzystne dla nas. Nie możemy stać się samotną wyspą, nie możemy być izolowani w Europie, musimy dochodzić do porozumienia i my, przedstawiciele trzeciej drogi, jesteśmy tego gwarantem.